Parsza Wajechi. I żył Jakub w ziemi Mitzraim 17 lat, a było dni Jakuba, lat życia jego 147 lat. I zbliżył się czas Izraela, aby umarł, i wezwał syna swego Józefa i rzekł do niego: Jeżelim też znalazł łaskę w oczach Twoich, połóż rękę Twoje pod biodro moje i okaż mi miłość i wierność. Nie chciej pochować mnie w Mitzraim. A gdy spocznę przy ojcach moich, wyniesiesz mnie z Mitzraim i pochowasz mnie w grobie ich. I rzekł: uczynię podług słowa Twojego. I rzekł: przysiąż mi. I przysiągł mu. I pokłonił się Izrael w głowach łoża. I stało się po wypadkach tych, że doniesiono Józefowi: oto ojciec twój zachorował. I zabrał obu synów ze sobą, Menasze i Efraima. I oznajmiono Jakubowi, mówiąc: oto syn twój Józef przybył do ciebie. I wysilił się Izrael i usiadł na łóżku, i rzekł Jakub do Józefa: Bóg Wszechpotężny objawił mi się w luz w ziemi Kanaan i błogosławił mi i rzekł do mnie: oto rozplenię i rozmnożę cię i wywiodę z ciebie zbór narodów i oddam ziemię tę potomstwu twojemu po tobie w posiadanie wieczne. A teraz dwaj synowie twoi, którzy ci się urodzili w ziemi Mitzraim, przed przybyciem moim do ciebie, do Mitzraim, moimi oni, Efraim i Menasze, jako Reuben i Szymeon, będą mi. Dzieci wszakże, które urodzą się z ciebie po nich, twoje będą. Imieniem braci swoich nazywani będą w udziale ich. Ja zaś, gdy wracałem z Paddan, umarła mi Rachel w ziemi Kanaan w drodze, gdy pozostała jeszcze przestrzeń ziemi, aby przybyć do Efraty. I pochowałem ją tam, na drodze do Efraty, czyli Betlechem. I spostrzegł Izrael synów Józefa i rzekł: któż ci są? I odpowiedział Józef ojcu swojemu: synowie to moi, których dał mi tu Bóg. I rzekł: przyprowadźcie ich do mnie, a pobłogosławię ich. A oczy Izraela przytępiły się od starości, nie mógł dojrzeć. I przybliżył ich do niego, a on ucałował ich i uściskał ich. I rzekł Izrael do Józefa: oglądać oblicza twojego nie spodziewałem się, a oto pokazał mi Bóg i potomstwo twoje. I usunął ich Józef od kolan jego i pokłonił się twarzą ku ziemi. I wziął Józef obydwu, Efraima prawą ręką swoją po lewej Izraela, a Menasze lewą ręką swoją po prawej Izraela, i przybliżył ich ku niemu. Ale wyciągnął Izrael prawicę swoje i położył ją na głowę Efraima. Lubo był młodszy, a lewą rękę swoje na głowę Menaszy. Umyślnie przełożył ręce swoje, choć Menasze był pierworodnym. I błogosławił Józefowi i rzekł: Bóg, przed którego obliczem postępowali ojcowie moi, Abraham i Izhak, Bóg, który mnie prowadził od początku istnienia mojego aż do dnia obecnego, anioł, który wybawił mnie od wszelkiego zła, niechaj błogosławi tym chłopiętom. Niechaj mianowane będzie na nich imię moje i imię ojców moich, Abrahama i Izhaka, i niechaj rozrosną się w mnóstwo w pośród ziemi. I zobaczył Józef, iż położyć chce ojciec jego rękę prawą swoją na głowę Efraima. I nie podobało się to w oczach jego, i ujął rękę ojca swojego, aby przenieść ją z głowy Efraima na głowę Menaszy. I rzekł ojciec do ojca swego: nie tak, ojcze mój, gdyż ten jest pierworodny. Połóż prawicę twoje na głowę jego. Ale wzbraniał się ojciec jego i rzekł: wiem, synu mój, wiem. i z niego powstanie lud i on będzie wielkim. Wszakże brat jego młodszy większym będzie od niego, a ród jego będzie mnóstwem plemion. I błogosławił im w on dzień, mówiąc: Tobą błogosławić będzie Izrael w słowach, oby uczynił Cię Bóg jako Efraima i jako Menasze. I przełożył Efraima nad Menasze. I rzekł Izrael do Józefa: Oto ja umieram, a będzie Bóg z wami i przywróci was do ziemi ojców waszych. Ja zaś daję ci udział jeden więcej niż braciom twoim, z tego, co zdobędę z ręki Emorejczyka mieczem moim i łukiem moim. I wezwał Jakub synów swoich i rzekł: Zbierzcie się, a oznajmię wam, co spotka was w późnych czasach. Zgromadźcie się i posłuchajcie, synowie Jakuba, a słuchajcie Izraela, ojca waszego. Reuben, pierworodny tyś mój, siła moja i pierwiastek mocy mojej. Pierwszeństwo byś miał w dostojeństwie i pierwszeństwo w potędze, ale porywczość była jako powódź. Pierwszeństwa mieć nie będziesz, boś wstąpił na łoże ojca twojego, wtedy znieważyłeś łoże moje wysokie. Szymeon i Lewi to bracia, narzędziami rozboju miecza ich. W radę ich nie wnijć, duszo moja, ze zborem ich nie łącz się, sławo moja. Bo w gniewie swoim zabili męża, a w swywoli swej kaleczyli wołu. Przeklęty gniew ich, gdyż zawzięty, i zapalczywość ich, gdyż okrutna. Rozdzielę ich w Jakubie, a rozproszę ich w Izraelu. Jehudo, Ciebie wysławiać będą bracia Twoi, ręka Twoja na karku wrogów Twoich. Korzyć się Tobie będą synowie ojca Twojego. Młody lwie, Jehudo, na zdobyczy, synu mój, wzrosłeś. Przykląkł, przyległ jako lew, jako lwica. Któż pobudzi go? Nie ustąpi berło od Jehudy, ani buława z pomiędzy stóp jego, póki nie przyjdzie do Szylo, a jemu posłuszeństwo plemion. Uwiąże u winogradu osła swojego, a u łozy wyborowej źrebie oślicy swojej. Wypierze w winie odzież swoje, a w soku winogron szatę swą. I z krzących się oczu od wina, a białych zębów od mleka. Zebulun ku brzegom mórz się rozłoży i przy przystani okrętów, a jego krańce ku Cydonowi. I Zahar, osioł kościsty, wylega się między zagrodami. Upatrzył miejsce spoczynku, że dobre, i ziemię, że rozkoszna, i nachylił barki swe do dźwigania i poddał się daninie robotnika. Dan bronić będzie ludu swego jako każde z pokoleń Izraela. Niechaj będzie Dan wężem na drodze, żmiją na ścieżce, co kąsa pęciny rumaka, że pada jeździec jego na wznak. Pomocy Twojej wyglądam, o Boże. Gad, najezdnicy napierać nań będą, ale on odeprze ich pięty. Od Aszera tłuste pokarmy dostarczy on przysmaków królewskich. Naftali łania chyża, przemawia on słowami pięknymi. Różdżką płodną Józef, różdżką płodną nad zdrojem, latorośle jego rozkrzewiają się poza mur. I jątrzą go i strzelają nań i prześladują go łucznicy, wszakże pozostaje w mocy łuk jego i giętkimi są ramiona i ręce jego z rąk mocarza w Jakubie, stamtąd od pasterza opoki Izraela. Od Boga Ojca Twojego, który Ci też pomoże, i od Wszechpotężnego, który Cię pobłogosławi, błogosławieństwy niebios z góry, błogosławieństwy głębi leżącej nisko, błogosławieństwy piersi i żywota, błogosławieństwy Ojca Twojego, które przewyższają błogosławieństwa przodków moich po granice wzgórz odwiecznych. Niechaj one stąpią na głowę Józefa i na ciemię wybrańca braci swoich. Biniamin, wilk drapieżny, z rana pożera łup, wieczorem rozdziela zdobycz. Oto wszystkie 12 pokoleń Izraela. I oto, co powiedział im ojciec ich i błogosławił im każdego błogosławieństwem jego, błogosławił ich. I polecił im i rzekł do nich: ja będę przyłączon do ludu mojego. Pochowajcie mnie przy ojcach moich w jaskini, co na polu Efrona Chitejczyka, w jaskini, co na polu Machpela, co naprzeciw Mamre w ziemi Kanaan, którą nabył Abraham wraz z polem od Efrona Chitejczyka na dziedziczny grób. Tam pochowano Abrahama i Sarę, żonę jego. Tam pochowano Izhaka i Riwkę, żonę jego. I tam pochowałem Ileę. Nabywszy pole i jaskinię, która w niem od synów Cheta. I przestał Jakub polecać synom swoim i złożył nogi swe na łoże i skonał. I przyłączon został do ludu swego. I padł Józef na oblicze ojca swego i płakał nad nim i całował go. I rozkazał Józef sługom swym, lekarzom, zabalsamować ojca swego i zabalsamowali lekarze Izraela. I upłynęło mu 40 dni, gdyż tyle dni upływa na balsamowaniu. I opłakiwali go Micrejczycy 70 dni. A gdy przeminęły dni płaczu po nim, rzekł Józef do domu Faraona, mówiąc: jeżelim też znalazł łaskę w oczach waszych, powiedzcież Faraonowi tak. Ojciec mój zaklął mnie, mówiąc: oto ja umieram, w grobie moim, którym wykopał sobie w ziemi Kanaan, tam pochowaj mnie. A teraz chciałbym pójść i pochować ojca mojego i powrócić. I rzekł Faraon: idź, a pochowaj ojca twego, jako zaklął ciebie. I poszedł Józef, aby pochować ojca swego, i poszli z nim wszyscy słudzy Faraona, starsi domu jego i wszyscy starsi ziemi Mitzraim. I cały dom Józefa, i bracia jego, i dom ojca jego, tylko dzieci swoje i trzody swe i rogaciznę swą zostawili w ziemi Goszen. Wyprawili się też z nim i wozy, i jezdni, tak, że poczet był bardzo wielki. I doszli oni do gumna cierniowego, które po drugiej stronie Jordanu, i urządzili tam żałobę wielką i ciężką bardzo, i obchodził po ojcu swym żałobę przez 7 dni. I ujrzeli mieszkańcy ziemi tej, Kanaanejczycy, żałobę w gumnie cierniowym i rzekli: żałoba to ciężka u Micrejczyków. Przeto nazwano imię jego Abel-Micraim, które po drugiej stronie Jordanu. Uczynili z nim tedy synowie jego, jako im był przykazał. Ponieśli go synowie jego do Kanaan i pochowali go w pieczarze na polu Machpela, którą był nabył Abraham wraz z polem na grób dziedziczny od Efrona Chitejczyka naprzeciw Mamre. I wrócił Józef do Mitzraim, on i bracia jego i wszyscy, którzy poszli z nim dla pochowania ojca jego, gdy pochował ojca swego. A widząc bracia Józefa, że umarł ojciec ich, rzekli: cóż, jeżeli znienawidzi nas Józef i odda nam wszystko zło, któreśmy mu wyrządzili. I wysłali do Józefa tak: ojciec twój nakazał przed śmiercią swoją, mówiąc: tak powiecie Józefowi: proszę cię, chciejże przebaczyć winę braci twoich i grzech ich, że zło wyrządzili ci. A teraz przebaczże winę sług Boga ojca swojego. I zapłakał Józef, gdy tak przemówiono do niego. Poszli tedy i bracia sami i upadli przed nim i rzekli: otośmy niewolnikami twoimi. I rzekł do nich Józef: nie obawiajcie się, bo czyż ja w miejscu Boga? Jakkolwiek umyśliliście zło na mnie, Bóg umyślił to na dobre, aby sprowadzić to, co dziś się stało, aby zachować życie ludu licznego. I tak nie obawiajcie się, ja będę żywił was i dziatwę wasze. I pocieszał ich, i przemawiał do serca ich. I został Józef w Mitzraim, on i dom ojca jego, i żył Józef 110 lat. I widział Józef u Efraima dzieci 3. pokolenia, synowie też Machira, syna Menaszy, zrodzili się na kolanach Józefa. I rzekł Józef do braci swoich: ja umieram, ale Bóg wspomni was i wyprowadzi was z ziemi tej do ziemi, którą zaprzysiągł Abrahamowi, Izakowi i Jakubowi. I zaklął Józef synów Izraela i rzekł: wspomni Bóg was, a wtedy wyniesiecie kości moje stąd. I umarł Józef w wieku 110 lat i nabalsamowano go i złożono do skrzyni w Mitzraim. Chazak, chazak, wetitchazek.